Hej kochani! Dzisiaj opowiem Wam trochę odnośnie mojego jakiegoś z ostatnich vlogów, a mianowicie vlogu o szkolnej depresji. Tu macie link, jeśli chcielibyście zobaczyć. A dla tych, co są na urządzeniach przenośnych, zapraszam do opisu. Co chciałabym Wam powiedzieć? W tym filmie mówiłam głównie też o tym, że nie warto przejmować się ocenami, że nie musicie być we wszystkim dobrzy i że najważniejsze jest, abyście zdali, nie zważając na te oceny, tak? Miałam tam na myśli to, że wiele ludzi przejmuje się zbyt, a przecież nie we wszystkim trzeba być dobrym. I szczerze Wam powiem, że zastanawiałam się, czy w ogóle kręcić ten vlog, ale stwierdziłam, że dla rozwiania wątpliwości po prostu to zrobię. Pewna osoba na YouTubie strasznie mnie zirytowała, po prostu była dla mnie, no jakby mi tu powiedzieć, chamska, bo pomijając wszystkie inne fakty, wyjechała do mnie coś tam z tekstami, że no, nie umiem teraz przytoczyć dokładnych słów, ale coś bardziej na zasadzie, że jestem patologiczna, że jestem głupia i temu podobne, że będę zamiatać ulicę i takie tam, że gadam głupoty i że bez dobrych ocen nie będziecie mieli dobrej pracy i jakieś takie, wiecie, no coś na tej zasadzie. Ja sobie myślę, jak trzeba mieć cienki umysł, żeby odbierać tak te słowa, ponieważ, kurczę, no, ja nie jestem osobą, która ma, wiecie, wywalone wszystko i zdaje na samych dwójach. Kompletnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, że jeśli ktoś ma trudności z nauką, nie powinien się martwić, bo przez to można wpaść łatwo w depresję i że wiadomo, że możesz być w czymś zły i najważniejsze po prostu, żebyś zdał, tak? A to, nie, jakie masz oceny, nie będzie świadczyć o tym, czy będziesz zamiatać ulicę, czy nie. Przecież to jest taka płytka myśl. Ja nie jestem jakąś tępą osobą. Ja nie wiem w ogóle, co ta osoba miała na myśli, ale ja osobiście nie uważam siebie za głupią osobę. Zarówno podstawówkę i gimnazjum skończyłam z wyróżnieniem. Podstawówkę ze średnią 4,91, gimnazjum ze średnią 5,2. Nie żebym po prostu się chwaliła, no ale jednak nie pozwolę mówić do siebie, że jestem głupia i że jestem patologiczna, tak? Bo powiedziałam, że możesz mieć gorszą ocenę. Bez przesady. Poza tym, jeśli chyba logiczne, że jeśli ktoś kończąc liceum bądź technikum chce się wybrać na studia i musi mieć oceny z jakichś przedmiotów wysokie, żeby dostać się na dany kierunek, to chyba logiczne, że o to zadba, tak? Nie każdy chce się wybrać na studia. A jeśli wybierasz się na studia, doskonale wiesz, jakie oceny z danych przedmiotów powinieneś mieć, żeby dostać się na dany kierunek. Więc myślę, że jest takie osoby, które już kończą technikum, liceum, są to osoby na tyle, że tak powiem, życiowo rozwinięte, że będą wiedziały po prostu, co należy zrobić. Nie porównujmy tutaj, nie wiem, podstawówki czy gimnazjum, bo to już jest zupełnie inna bajka. Za tym, jeśli ktoś nawet by był tą sprzątaczką, zamiatałby ulicę, czy robiłby najgorszą pracę, jaką mógłby wykonywać, co to w ogóle jest za dyskryminacja? Czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę, ile osób wykształconych po studiach nie może znaleźć pracy w swoim zawodzie? Ile osób, mimo ukończonych wielu studiów i naprawdę wysokim wykształceniu, nie jest w stanie pracować w swoim zawodzie w naszym kraju chociażby. Więc nawet taka sprzątaczka, no trochę szacunku, kurczę. Przecież ten człowiek równie dobrze może być bardziej wykształcony od ciebie. A jeśli już podjął jakąś pracę, to powinien być za to całowany po rękach, bo jednak każda praca jest ważna, tak? I każdy człowiek musi się czegoś podejmować. Więc nawet jeśli ktoś zamiata te ulice, sprząta te klatki, tak? To moim zdaniem takie osoby powinno się całować po rękach, że podjęli tą pracę, bo mogli równie dobrze nie robić nic, a oni jednak podjęli się chociażby tej pracy, bo tak się zachowują odpowiedzialne osoby, nie wybrzydzają. Dobrze zdajecie sobie sprawę,
że nawet jeśli ukończycie nie wiadomo jakie kierunki, nie będziecie od razu na jakimś mega wysokim stanowisku. Nie wiem, ukończysz szkołę fryzjerską, będziesz zaczynać od zamiatania włosów co najwyżej, umyciu głowy. Sobie w ogóle wyobrażam takie osoby, które myślą, że nie wiem, skończą studia i będą od razu cyk, profesorem, kurde, albo nie wiem, księgową. Wszystko idzie swoimi stopniami. Trzeba szanować daną pracę, cieszyć się, że w ogóle masz tą pracę. Ale odskakując od tematu, strasznie mnie to zirytowało, ponieważ ja osobiście poczułam się urażona takim gadaniem, bo jednak no bez przesady chyba mam prawo wyrazić swoje zdanie, ale to już swoją drogą. Ale jeśli ktoś jest zdania, że jak nie będzie miał dobrych ocen cały czas, nie wiem, w podstawówce gimnazjum, to będzie w ogóle, nie znajdzie dobrej pracy i będzie nikim. Przecież w życiu liczy się też doświadczenie życiowe i w ogóle jakakolwiek, że tak powiem, umiejętność radzenia sobie w danych sytuacjach, umiejętność kombinowania, no i nie ukrywajmy się, dużo też znaczą znajomości. Podsumowując, jeśli ktoś chce iść na jakieś studia, to chyba doskonale wie, że powinien mieć z jakichś tam przedmiotów lepsze oceny i lepsze wyniki. To, że w podstawówce będziesz mieć dwóje z matmy, nie znaczy, że w przyszłości będziesz zamiatać ulicę. I nie ukrywajmy się, nawet po dobrych studiach można nie mieć pracy i w życiu najważniejsze jest, żeby być osobą zaradną i umieć sobie poradzić. Wtedy naprawdę z wszystkim jesteśmy w stanie sobie poradzić, bo to nie jest tak, że pracy nie ma. Praca jest, tylko po prostu ludzie muszą podjąć się tej pracy, nieważne jaka ona jest, nie wybrzydzać. Na początku zawsze trzeba zacząć od ciężkich rzeczy i od największego, że tak powiem, brzydko, gówna. Ale jednak powinno się szanować to, że ma się tą pracę i ma się z czego czerpać pieniądze. I nie wiem, utrzymać rodzinę chociażby. Więc takie płytkie myślenie, że zdwują w jakiejś tam klasie, nie wiem, będziesz zamiatać ulicę, a będziesz kurde nikim i nie wiem, już pomijam brak szacunku do, w tym momencie do tych wszystkich ludzi, którzy podejmują się tych prac, bo jednak dużo im zawdzięczacie, nie ukrywam, że dużo im zawdzięczacie, bo gdyby nie było takiego, nie wiem, śmieciarza, sprzątaczki, takich osób, które zajmują się, wiecie, najgorszymi rzeczami, jeśli można to tak ująć, to ciekawe, jakby się wam żyło w takim syfie, powinniście ich całować po rękach. Tak naprawdę, to jest moje zdanie. Powinniście mieć szacunek nawet do takich ludzi, bo to, że ktoś nie ma super wysoko postawionej pracy, nie znaczy, że jest gorszy. I w tym momencie, jeśli tak uważasz, to ty masz płytkie myślenie i to ty jesteś nisko postawiony. A już na pewno umysłowo. No, wybaczcie. Po prostu stwierdziłam, że z wami o tym pogadam, bo strasznie mnie to zirytowało i chciałabym rozwiać wszelkie wątpliwości. Wiem, że mogłam powiedzieć trochę chaotycznie, ale do zobaczenia w następnym vlogu i pa, pa!